Witajcie. Postanowiłam, że zrobię coś, czego jeszcze nie robiłam, nie nagrywałam takiego filmu. To będzie film, który pokaże rozkład tarota dla dziecka. Otóż to jest coś, czego ja używam wtedy, kiedy robię konsultacje dla dziecka. Czy to jest na temat jego potencjału, czy też zaburzeń, a nawet czasami w innych sytuacjach. Otóż właśnie rozkład tarota jest elementem moich konsultacji. I teraz chciałam to pokazać, bo jesteśmy w takim ciekawym okresie. Było niedawno zaćmienie słońca, zaćmienie księżyca, a słuchałam ostatnio filmów w internecie i czytałam, że to zaćmienie słońca może w pewien sposób wpływać na kolejny czas, ten, który będzie następował, powiedzmy od 3 miesięcy, ale być może nawet dłużej. W niektórych prognozach pojawia się nawet 18 lat. 18 lat to jest jakby cały ten okres życia dziecka. Ale nawet przyjmując, że to nie jest aż tak długi okres, stwierdziłam, że bardzo adekwatnie i ciekawie będzie zrobić taki właśnie film z rozkładem dla dziecka. I teraz tak, ja najpierw zrobiłam dla swoich dzieci, a potem stwierdziłam, że właśnie to nagram, żeby się z Wami podzielić, ponieważ robiłam to jednak dosyć ogólnie. Ten rozkład, który tutaj widzicie w tym filmie, dotyczy dziecka 9-letniego i znaku zodiaku panna. Tak. Także zapraszam na obejrzenie. Zaraz będę mówić o tym rozkładzie. A w innych filmach poznacie rozkłady dla dzieci spod innych znaków, które mogą rokować, jak to się tutaj podejrzewa, na kolejne miesiące, a może i lata.